Zima w Danii jest długa, niekoniecznie śnieżna, bardziej wietrzna, błotna, mokra i przygnębiająca. Słońce wstaje w okresie zimowym około godziny 9. Zachodzi około 15. Czyli dzień jest krótki, a słońcem tak się człowiek nie nacieszy, bo generalnie cały czas niebo jest szaro od chmur. Także szybko traci się poczucie dnia i nocy. Co zatem należy zrobić, kiedy ma się dość tej dołującej, depresyjnej aury pogodowej? Ja zrobiłam dwa filmiki o Bożym Narodzeniu i dałam drapaka do Rzymu. A to będzie pierwsza część, czyli jak pojechać do Rzymu i nie zginąć. Swego rodzaju poradnik organizacyjny. Zatem, czy warto zwiedzić Rzym zimą? Zdecydowanie tak, szczególnie kiedy dowiedziałam się o środkach bezpieczeństwa, na jakie biedny turysta natknie się obecnie zwiedzając Rzym. Liczba turystów w sezonie zimowym oszałamiająca nie była, jak na miarę Rzymu, ale uważam za olbrzymią zaletę fakt, że nie musiałam przyciskać się przez tłum spoconych ludzi albo stać 4 godziny w kolejce do Koloseum. Mi zajęło to jakieś 20 minut ze zakupieniem biletu na miejscu, przetrzepaniem moich rzeczy przez ochronę zabytku i wykrywacz metali, także czasówka była ok. Miejsc w busach turystycznych i komunikacji miejskiej również było sporo, no pomijając godziny szczytu, kiedy to komunikacja miejska była tak zapchana, że nie dało się tam palcem ruszyć. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić większego ruchu, a podobno w czasie letnim tłok zwiększa się kilkukrotnie. Ceny generalnie były niższe, nie oszałamiająco niższe, ale pieniądz zaoszczędzony to pieniądz, który mogę zainwestować w kolejne podróże. No i jak przy bezpieczeństwie jesteśmy? Do wzmożonych środków bezpieczeństwa na lotniskach i w samym Rzymie jesteśmy zmuszeni przywyknąć. Z jednej strony działa człowiekowi na nerwy fakt, że nie zdało się tutaj obrócić bez uwagi kamer, policji, karabinieri, strażników i ochrony zabytków. Z drugiej strony poziom bezpieczeństwa tutaj jest naprawdę wysoki i szczególną uwagą darzy się tutaj właśnie turystów. Zawsze można zapytać się mundurowych o radę lub o drogę, zawołać ich na pomoc, jak coś się stanie. Dlatego nawet nachalni sprzedawcy uliczni starają się kontrolować. Co prawda drobne kradzieże kieszonkowe to plaga Rzymu, z którą Rzym kompletnie sobie nie radzi, ale o większe zagrożenia trzeba się tutaj raczej solidnie prosić. Druga sprawa to niektóre place są dosłownie odcięte od dostępu aut. Pełno jest tam ogrodzeń, barierek, murków. No minus tej sytuacji to autobusy tam nie dojadą. Trzeba się ruszyć i poszukać atrakcji na własną rękę. Z drugiej strony opcja bycia staranowanym przez rozpędzoną ciężarówkę z radykalnym idiotą w środku jest również niska. Jak zorganizować wyjazd do Rzymu i nie zwariować? To może krok po kroku. Zacznijmy od noclegów i transportu. Wariantów jest tutaj kilka, od opcji hostelowej, gdzie czeka na nas dość niski standard i obcy ludzie, ale za to fajne ceny. Opcji hotelowej, która jest o wiele wygodniejsza, natomiast ceny już są bardziej wyrafinowane. Opcji wycieczkowej, kiedy to organizator wycieczki wynajmuje jakieś miejsce dla nas i zajmuje się naszym wiktem i opierunkiem. Można także wynająć mieszkanie na Airbnb albo na HomeAway. I tutaj opcji jest bardzo wiele. Ceny w miarę zbliżenia się do centrum Rzymu rosną holendarnie, czemu w zasadzie nie należy się dziwić. No ale macie mieszkanie dla siebie, generalnie około 50 euro za dobę to standard. Kolejna sprawa, kiedy należy rezerwować bilety na wyjazd? No jak najszybciej. Podobnie bilety lotnicze, aby nie obudzić się z opcją, że macie dach nad głową, a brakuje wam dojazdu lub odwrotnie. Niby wyróżnia się sezon wakacyjny i świąteczny, ale Rzym jest odwiedzany przez turystów cały czas. Także najlepsze oferty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki w czasie epidemii głodu. Niespodziewane rzeczy przy wynajmie mieszkania lub noclegu w Rzymie, czyli podatek miejski. 3 euro za osobę za dzień, nie jest on doliczany do umowy najmu, ale jest płacony oddzielnie, kiedy wbukowujecie się do swojego apartamentu. Jest on ściągany z was bezdyskusyjnie i jest uiszczany w gotówce, także musicie mieć jakieś euro przy sobie. Mnie właściciel mieszkania uprzedził wcześniej i chwała mu za to, początek przygody z Rzymem odbył się bez zbędnych niespodzianek. No jak długo wybrać się do Rzymu? Opcja tygodniowa jest chyba w sam raz. Najważniejsze zabytki zobaczycie i Rzym się wam nie przeje. Miasto jest tak duże i posiada tak ogromną ilość atrakcji, że jeśli chcielibyście je wszystkie zwiedzić dokładnie, to nie wiem, czy pół roku by wam starczyło. Jeśli macie tylko wolny weekend, to polecam skoncentrować się na jednej konkretnej atrakcji. Załóżmy, że wszystko zostało zorganizowane, zaplanowane, zabukowane. Przybywacie do Rzymu. Przylot idzie.
W Rzymie funkcjonują dwa lotniska, Ciampino i lotnisko Fiumicino. Oczywiście możecie wybrać opcję samochodową lub busową. Mi zdanie się nie opłacało, także skończyło się na 3-godzinnym locie z Kopenhagi do Rzymu. Jakoś się udało, samolot się nie rozbił, dotarłam na miejsce Fiumicino w Rzymie. I tutaj pierwsze wyzwanie, które napotkacie, czyli jak pokonać odległość z lotniska do centrum Rzymu, czyli około 30 km. No i ponownie macie tutaj kilka opcji. No pierwsza, najtańsza to są busy. Z lotniska do centrum termini kursują w zasadzie co 15 minut. Cena to 5 euro, zakup biletów w biletomacie. Jeśli macie jakieś problemy techniczne, to możecie się poradzić informatorom albo biura informacji turystycznej, która jest tam na miejscu. Druga opcja to pociągi. Jest to opcja dostępna na lotnisku Fiumicino. Istnieją dwa kursy, jedne z przesiadkami, drugi jest bezpośrednio Fiumicino termini i on kosztuje 14 euro. Bilet w biletomatach, co istotne, należy skasować ten bilet w bramce wejściowej przed peronem, co jest przypominane kilkukrotnie, bo inaczej zgarniecie mandat. Dojazd trwa jakieś 30 minut, przedziały są monitorowane, także nie należy się szczególnie przejmować kieszonkowcami. Komunikaty w języku włoskim i angielskim, zresztą nawet jak nic nie rozumiecie, to czekacie do ostatniej stacji. No i ostatnia opcja, czyli taksówki. Opcja najdroższa i najbardziej niepewna. W Rzymie panuje zwyczaj aktywnego łapania klientów, także należy się przygotować na to, że na lotnisku już taksówkarze będą nachalnie na turystów polować. Jeśli już wybierzecie taksówkę, to ja polecam te białe, bo to jest jedna z najbardziej znanych firm. No i w internecie chociaż możecie sobie poczytać, za co biorą i dlaczego tak dużo. Ceny wahają się od około 50 euro wzwyż, opłaty są także pobierane za samo zamówienie taksówki, także do 70 euro no, cena może podskoczyć. Niestety naciągactwo w tym miejscu jest dość pewne i szczególnie jeśli chodzi o turystów, którzy kompletnie nie znają Rzymu. Jak już dotarliście do Termini i wzięliście pierwsze kilka oddechów spalinowego powietrza w centrum zatłoczonego Rzymu, musicie podjąć się kolejnego zadania, czyli dotarcia do waszego noclegu. W Rzymie funkcjonuje linia metra, autobusy i tramwaje. No chyba, że wybraliście taksówkę pod sam dom, ale to, jak już wspomniałam, dość droga inwestycja. W biletomatach i kioskach ruchu zakupujecie bilety na przejazd komunikacją miejską. Cena waha się około 1 euro za bilet jednorazowy. Jeśli jesteście tam na dłuższy okres czasu, to polecam bilet tygodniowy, kosztuje 24 euro i nie musicie się już przejmować zakupowaniem biletów każdorazowo, kiedy wsiadacie do publicznego transportu. Opcje autobusów, tramwaj i metro macie zaklepane. Czyli absolutnie wszystko, co Wam do szczęścia będzie potrzebne. Ruch w Rzymie jest duży, panuje straszny tłok, a kierowcy jeżdżą jak szaleni. Pamiętajcie, że właśnie w komunikacji miejskiej szczególnie należy uważać na kieszonkowców. Kiedy dotarliście już na miejsce, zmęczeni po locie samolotem, transporcie miejskim, po rozpakowaniu swoich rzeczy, w końcu do Was dociera, że chcielibyście coś zjeść. Najlepiej zacząć od własnych zapasów. Macie kanapki z podróży, które należy zjeść przed końcem wycieczki, bo same zaczną chodzić. Najlepsza i najtańsza opcja, nie marnujecie żywności i nie ruszacie się z domu. Kolejną opcją jest po prostu pójście do supermarketów. W samym Rzymie nie ma wielkich sieciówek, jakie możecie spotkać w Polsce, ale na obrzeżach jest ich sporo. W samym Rzymie funkcjonują małe sklepiki, coś na wzór naszych bazarowych warzywniaków, może też z troszeczkę większym asortymentem. I tam dane Wam będzie posmakować rzymskich przysmaków. Kupujecie produkty pierwszej potrzeby obiadowej i sami kradziecie obiad za 10-14 euro. Jest to naprawdę wystarczająca ilość pieniędzy dla dwóch osób na dzień. Chleb, o ile pamiętam, był sprzedawany na wagę. Za bochenek zapłaciłam 1,5 euro, za mięso były to udka, kurczaka zapłaciłam 3 euro. Sery, no tutaj ceny były zróżnicowane, bo wiadomo, było dużo różnych rodzajów sera, w zależności od tego, który wybierzecie. Większość z nich była sprzedawana na styropianowych tackach, koszt od 3 do 10 euro. Pasta, tutaj także były zróżnicowane ceny od 1 do 3 euro, w zależności od marki. Oczywiście, jeśli macie energii po długiej podróży i nie macie ochoty gotować nic w kuchni, zawsze możecie wybrać z restauracji, pizzerii, barów, kawiarni. Jest tego naprawdę od metra w Rzymie. Jakie przysmaki na pewno warto spróbować, będąc w Rzymie? Pizza we Włoszech to produkt podstawowy, można ją zakupić praktycznie wszędzie. Pizzę możecie kupić w całości lub na kawałki, wtedy płacicie za wagę produktu. Jest to dobra opcja, jeśli chcecie spróbować różnych smaków pizzy.
Do tego proponowane są przekąski. Ja polecam oliwa ascalone, czyli oliwki bez pestki, faszerowane mięsem, następnie panierowane i smażone w głębokim tłuszczu. Drugą ciekawą opcją jest supli di riso, czyli smażone krokiety ryżowe. Supli di riso to rzymski sposób na zagospodarowanie risotta, które pozostało z poprzedniego dnia. Po prostu formułujecie kulki ryżowe z nadziewaną mozzarellą i smażycie w głębokim oleju. Oczywiście w ristorante dostaniecie szerszy asortyment dań i tutaj warto spróbować pastę, bo z makaronów Włochy słyną i tutaj polecam zarówno opcję restauracyjną, jak i zakupienie makaronów w sklepach. Paczkowany na mocy durum, nie rozgotowuje się, smakuje jest naprawdę wyśmienity. Druga opcja to makaron świeżo robiony do zagotowania, również smakował świetnie. W restauracjach generalnie jest ten sam makaron i może być on podawany w wielu wariantach i od tych dodatków zależy cena. Średnio było to od 7 do 20 euro. Godne uwagi na pewno są pasta alla carbonara, parmigiana, pasta cacio e pepe, pasta matriciana, lasagna, pasta alla genovese. W zasadzie jest ich tyle wariantów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Alkohole są dostępne w sklepach już od 1 euro. W restauracjach ceny są odpowiednio wyższe. Jeśli chcecie zdobyć butelkę naprawdę dobrego wina, nie zaszkodzi odwiedzić miejscowe winnice lub popytać o miejscowych producentów. Jeśli nie macie jednak miejsca w walizkach na parę butelek dobrego wina, to jest także opcja dla turystów, czyli trunki w małych buteleczkach do zakupu w każdym sklepie z pamiątkami. Włochy przodują także w likierach i doskonale wiedzą, jak stworzyć alkoholowe arcydzieło. Na pewno godny uwagi jest likier cytrynowy, limoncello, migdałowy amaretto i mandarynkowy mandarinetto. Kawa dostępna jest w kawiarniach w cenie od 1 do 3 euro, ale jeśli jesteście nałogowymi kawoszami, to lepiej Wam wyjdzie zakup oryginalnej włoskiej kawiarki. Przy okazji zgarniecie naprawdę fajny suwenir z Włoch. Do tego kilka paczek Lavazzi i w ten prosty sposób kawa Wam będzie dana o każdej porze każdego dnia. Ogólnie kawy są we Włoszech dobrej jakości, różnią się jedynie siłą czy goryczką i tutaj możecie sobie popróbować, która Wam lepiej smakuje. Cappuccino dostępne jest w każdej kawiarni, kosztuje około 1,5 euro, no i oczywiście niezbędne do cappuccino jest cannoli. Na włoskie lody w grudniu było trochę za zimno, przynajmniej mi. Zima to natomiast dobry czas na spróbowanie prażonych kasztanów i innych świątecznych przysmaków, jak panforte. Słodkie ciasto podobne do piernika z bakaliami, miodem i orzechami. Ciasto, które potrafi złudzić każde smutki. Inny włoski bożonarodzeniowy przysmak to torrone, czyli biały nugat na bazie miodu, cukru, ubitych białek z prażonymi migdałami lub orzechami. W czekoladzie lub bez, najczęściej wylewany na podstawę z opłatka. Torrone ma dwie wersje, morbido, czyli miękki, i duro, czyli twardy. Nugat to tradycyjny przysmak typowy dla sycylijskich świąt, lokalnych festynów i zabaw, ale stał się tak popularny, że znajdziecie go obecnie w każdym sklepie. Spellari to włoska firma produkująca słodycze, a przede wszystkim torrone i torrocini. Rzym, jak każde wielkie miasto, prowadzi także nocne życie. Ogólnie sklepy są tutaj otwarte do 2-3 w nocy, szczególnie te małe sklepiki. Markety są czynne do 18. Restauracje i kluby, no tutaj każdy rządzi się swoimi prawami. W okresie letnim zazwyczaj są one otwarte dłużej, w okresie zimowym troszeczkę krócej. Ale macie tutaj także dostępną opcję jarmarków bożonarodzeniowych. Na przykład cała Via Corsa zmienia się w jeden wielki jarmark, gdzie możecie kupić absolutnie wszystko. A w następnym odcinku, co warto zwiedzić w Rzymie.